w Wenecji. Gothic. Mam nadzieję, że tej serii nie muszę nikomu przedstawiać. Jej popularność nad Wisłą już dawno wyskoczyła poza skalę, zmuszając umysły największych nawet naukowców do ponownego obliczania granic absurdu. Zresztą nie ma się temu co dziwić, bowiem dwie pierwsze odsłony tej serii były po prostu czymś świeżym, klimatycznym, innym niż większość wydawanych wówczas RPGów. Ich protagonista, Bezio, nie był jakimś tam turboherosem, a sarkastycznym dupkiem myślącym głównie o sobie. Świat tych gier był ciekawy, pełny tajemniczych miejsc, intrygujących postaci czy nagłych zwrotów Dubbing. Miały polski dubbing, a do tego były bardzo tanie. Spójrzmy prawdzie w oczy. Gry te mogły być najlepszymi RPGami w historii, najlepszymi grami w historii na jakąkolwiek platformę, najlepszym co spotkało gamerowski świat. Ale w chwili ich premiery dla polskich graczy liczyło się tylko to, że były tanie i miały polski dubbing. Reszta zaczęła liczyć się dopiero później, po zakupie tych gier i po spróbowaniu ich. Właśnie dzięki cenie i dubbingowi. Zresztą za granicą, zwłaszcza w rodzimym kraju, jej twórców, również gry te zostały docenione i zdobyły całe morze fanów. Jeśli coś jest popularne, to zdobywa również naśladowców. Jednym z nich jest Venetica, którą z racji tego, iż jej akcja dzieje się w fantastycznej wersji XVI-wiecznej Wenecji, a poczucie humoru znalazłem gdzieś tam, kiedyś tam na śmietniku, nazywam przeważnie Veneryka. That's not funny, you sick fuck. I doskonale rozumiem, że po takim wstępie zarówno część fanów, jak i antyfanów Gothica chce ten film natychmiast wyłączyć i napisać mi odpowiedni do tego komentarz. Ale poczekajcie chwilę i dajcie mi szansę, bowiem Venetica jest grą bardzo ciekawą, a do tego umiarkowanie dobrą. A co najważniejsze, jest to RPG sprzed ery popularności lubiących się w marnowaniu naszego czasu milionem identycznych aktywności z bieractwem i bezsensownymi zadaniami pobocznymi gier fabularnych z otwartym światem. Zamiast tego dostaniemy treściwą, ciekawą i wciągającą przygodę i niewiele ponadto. No cóż. Akcja Venetyki rozgrywa się w alternatywnej wersji naszego własnego świata. Znaczy to tyle, że pewne postaci znać będą tajniki magii, która jednak pozostaje sztuką skrywaną przed oczami zwykłych śmiertelników. Przyjdzie nam się wcielić w młodą kobietę imieniem Scarlet. Przygodę zaczynamy od pożegnania z naszym ukochanym, który udaje się na wakacje do pięknej Wenecji celem dołączenia do zakonu Templariuszy. Niestety, nigdy tam nie dotrze, gdyż czułości przerwane zostają przez atak asasynów. Prędko okazuje się, iż to właśnie my jesteśmy ich celem, a zanim zdążymy otrzeć łzy po utracie narzeczonego, na jaw wychodzi, że Scarlet jest tak naprawdę córką samej śmierci. W tym świecie bowiem, kostucha wybierana jest spośród najwyższych członków tajemniczej sekty Corpus. Niefortunnie dla nas, jak i reszty świata, pozostali nekromanci chcą wykorzystać jej moc do zyskania nieśmiertelności oraz przejęcia władzy nad światem. Of course! Tak, wiem. Oryginalne. Dosłownie nigdy nie słyszałem. W każdym razie, staliśmy się ich celem, bowiem by do tego nie dopuścić, śmierć postanowiła przekazać nam swoje moce. A możliwe jest to tylko w przypadku pokrewieństwa krwi. Nekromanci naturalnie chcą temu zapobiec, czyli nas wyeliminować. Muszę przyznać, że pomysł, jak i implementacja mechanik związanych z władaniem mocami śmierci jest bardzo oryginalny, a do tego ciekawy. Stąd też gra już od pierwszych minut powinna przykuć do siebie uwagę co najmniej większej części fanów RPG. Zwłaszcza, że twórcy pozostawili nam wolną rękę w tym, czy moce wykorzystywać będziemy w imię miłości, czyli by ponownie spotkać naszego ukochanego, czy może sami postanowimy przejąć władzę nad światem. Gra nieustannie ocenia naszą moralność, nie tylko w kwestii większych decyzji, ale nawet tego, jak prowadzić będziemy dialogi z kluczowymi postaciami. Co w sumie, jak teraz o tym pomyślę, nie różni się zbytnio od systemu Renegata oraz idealisty z Mass Effect. Mam już dość tych twoich insynuacji. Z drugiej strony bywa, iż nasz wybór pozostaje jedynie iluzoryczny. I to w dobrym słowa tego znaczeniu. Jednym z łatwiejszych do zademonstrowania przykładów jest zadanie zlecone przez kapitana Straży Miejskiej, który prosi nas, byśmy wytropili i pozbyli się szajki napadającej nocą na obywateli. Problem w tym, że gdy to zrobimy, ich miejsce zajmie właśnie Straż Miejska, o czym zawczasu byliśmy poinformowani. W efekcie obywatelom pięknej Wenecji w żaden sposób życie się nie polepszy.
I'll find the will. Then maybe you two can stop bickering. Sama Scarlett pozostaje bardzo fajną postacią. Jest silna, ale ma słabości. Jest sprytna, ale ustępuje bardziej doświadczonym szwindlerom. A gdy tylko zechcemy, wyleje na kogoś w iście beziowy sposób całe wiadro sarkazmu. I'm not satisfied. You'd better think fast of something that's going to stop me. Co jest fajne, zwłaszcza w porównaniu do heroin z dzisiejszych gier i filmów, które są zawsze najmądrzejsze, najsilniejsze, najlepsze we wszystkim i zawsze mają rację. No i przede wszystkim nic, co robią, nie może być w imię miłości. Chyba, że do innej, równie zajebistej kobiety. Wówczas to ewentualnie tak. Niestety, poza nią niewiele jest zapadających w pamięć postaci. Przyszywany brat łażący za nami przez większość przygody jest raczej irytujący, a nawet głowa najciekawszej gildii, do której możemy dołączyć, odgrywa rolę raczej epizodyczną. Wielcy i źli nekromanci wydają się ciekawi, ale mało któremu poświęca się więcej czasu. Fortunnie, sam świat gry potrafi się tutaj obronić. Podobnie jak w Gothicu widać, że to wszystko żyje. Ulice Wenecji będą zapełnione zabieganymi ludźmi za dnia oraz bandytami lub też skorumpowanymi strażnikami nocą. Handlarze mają określone godziny, w których wystawiać będą na straganach swe dobra, po czym udadzą się do najbliższej karczmy, a następnie do domu. Prosta mechanika, której wciąż brak w tak wielu nowoczesnych grach, co jest aż masakryczne. Dziedzictwo Hogwartu mówi cześć! Have you made any progress in your mission? I have Victor's diary. Unbelievable. Kolejnym odniesieniem do Gothica niech będzie kwestia trzech gildii, do których możemy, a wręcz musimy dołączyć. Dojdzie bowiem do takiego momentu, w którym to strażnicy nie będą chcieli nas wpuścić do centrum miasta, jako iż nie jesteśmy jego obywatelem. Karta członka gildii jest w stanie problem ten rozwiązać. I tak też dołączyć możemy do templariuszy, handlarzy alchemików, którzy jednak strzegą swych pewnych, mrocznych tajemnic, albo też do najciekawszej moim zdaniem zrzeszającej w swych szeregach uczonych oraz osoby zainteresowane nekromancją. Dołączenie do tej ostatniej zdradzi nam przede wszystkim najwięcej smaczków fabularnych. A to dlatego, że ojciec naszej heroiny był jej wysoko postawionym członkiem. Niestety, poza unikalnymi zadaniami, wybór jednej gildii zamiast innej nie daje nam absolutnie nic więcej. Sztuki walki bronią białą możemy opanować w równym stopniu, niezależnie od tego, czy czujemy się handlarzem, uczonym czy rycerzem. I to pokazuje pierwsze niedociągnięcia Weneryki. Innymi jest kwestia noszonych pancerzy. Po pierwsze, wielki punkt za zachowanie realizmu, który dzisiaj doprowadziłby do trzasku pup dziennikarzy IGN czy Kotaku. A mianowicie, gra podkreśla, iż wojaczka nie jest dla kobiet, a przynajmniej nie była w dawnych czasach, kiedy to liczyła się przede wszystkim siła i wytrzymałość. Odnajdywane, kupowane, czy też zdejmowane z ciał pokonanych wrogów zbroje są dostosowane do noszenia przez barczystych facetów. To też każdorazowo musimy udać się do kowala i zapłacić mu za przerobienie pancerza do delikatniejszych, bardziej zaokrąglonych i cycatych kształtów. Ale, bo ja mówiłem o niedociągnięciach, a w tej chwili wymieniłem ogromną zaletę, jaką jest przyłożenie się do detali. No dobra, sprawa wygląda tak, że postaci NPC rozpoznają noszone przez nas zbroje. Jeśli do kogoś zagadamy w pancerzu strażnika miejskiego, to pozdrowi nas jako takiego. A z kolei mogą się przestraszyć, gdy popylać będziemy w pancerzu tureckiego najemnika, czy też bandyty. Ale to tylko tyle. To i tak na nic nie wpływa. Szkoda, bo w takim New Vegas było to naprawdę fajnie zrobione. Ogólnie, nasze wybory są iluzoryczne i wpływają jedynie na zakończenie gry lub alternatywne ścieżki w co niektórych zadaniach. Venetica z jednej strony jest bardzo typowym action RPG swoich czasów, z drugiej grą, która miała na siebie pomysł. Jednak przede wszystkim jest to gra bardzo podobna do Gothica, co już wielokrotnie podkreślałem. Otwarty, lecz ograniczony świat pełen jest postaci zlecających nam zadania poboczne. Większość z nich jest łatwa i przyjemna, a co najważniejsze, nie sprowadzają się do zabij czy przynieś X. Jedno, które najbardziej utkwiło mi w pamięci, wymagało odnalezienia zaginionego męża zmartwionej żony. Poszukiwania w końcu zawiodą nas do burdelu, a na koniec przyjdzie nam zadecydować, czy go wydamy, czy też nie. Jedno rozwiązanie zaowocuje zwiększoną nagrodą materialną, drugie zaś reputacją, o której za chwilę. Did you find my husband? Well, do you know about the ambrosial lotus?
I knew it. I thank you for telling me the truth. Co muszę pochwalić, to fakt, że nawet takie schowane gdzieś na skraju drogi, niby nic nieznaczące zadania, mogą być ciekawe, mogą być zlecane przez barwne postaci i często są. Niestety, wiele z nich z czasem staje się wtórna i średnio angażująca. Choć możemy chcieć je zrobić chociażby dlatego, że po drodze i tak zwiedzamy więcej tego fascynującego świata. Z kolei, co powinno się spodobać fanom Gothica i nikomu więcej, to walka, która jest nieodzowną częścią tego typu gier. Jest bardzo drewniana i prosta, bardziej nawet niż w tym klasyku z 2001 roku. Jednak jej największą wadą jest totalny brak wyzwania. Co nie znaczy, że nie będziemy ginąć. A to dlatego, że wrogowie Venetica są tępi i nie potrafią robić absolutnie nic innego jak podbiec, by następnie okładać nas bez ładu i składu. I teraz, o ile miecze czy inne śmieszne bronie rycerskie mają ograniczony zasięg, co oznacza, że niezależnie od wielkości grupy przeciwników, maksymalnie dwóch będzie zadawać nam ciosy jednocześnie, o tyle w przypadku długiej włóczni każdy będzie nas nią dźgał. Natrafiwszy na patrol sześciu zbirów, każdy zada cios jednocześnie i wszystkie nas dosięgną. Naturalnie, możemy starać się trzymać ich na dystans, czy to magią, czy to skillami takimi jak obalenie lub spowolnienie wrogów. Problem w tym, że te nigdy nie są natychmiastowe, a grupa wrogów, gdy już nas dopadnie, nie pozwoli na ich wykorzystanie, więc prędko padniemy trupem. Fortunnie dla Scarlet, córki ponurego żniwiarza, stan ten nie jest groźny. O ile choć okazyjnie zadźgamy kogoś naszym księżycowym ostrzem, jego energia przywracać nas będzie do życia. I za co muszę postawić twórcom ogromny plusik, mechanika ta nie sprowadza się tylko do walki. Dla przykładu, pewnego razu zostałem napadnięty przez grupkę bandytów żądających wyprucia się z fantów. Protection money. Someone like us. I think 2,000 ducats should do the job nicely. Friends, you have no idea who you're messing with. Careful. This blade has cut many a throat and sees no difference between beast or beauty. This is your last chance to surrender. Brave last words. Miałem oczywiście możliwość spełnienia ich żądań. Miałem również możliwość negocjacji, błagania o życie czy ucieczki. Jednak, jako iż postanowiłem odgrywać rolę twardej babki, raz po raz kazałem im się bujać, jednocześnie nieustannie im grożąc. Weneryka, jak przystało na grę, która stawia na realizm tam, gdzie i kiedy się to liczy, zaserwowała mi jedyny możliwy rezultat, czyli kosę w żebra i wyzionięcie ducha. Po czym błyskawicznie wróciłem do świata żywych i wybiłem ich co do nogi. I serio, system walki jest tu prawdopodobnie najsłabszym elementem całej gry. Wciska jeden guzior, a gdy broń się zaświeci, naliczane zostaną kombosy. Tyle. Drugi przycisk jest od ustawionego zawczasu skilla, a do czterech kolejnych można sprowadzić krzyżak. Klawiatura ma tu podobne ograniczenia. No, jednym słowem, dobre to nie jest. Podobnie jak wzorowany na Gothicu system progresji. Za każdy zdobyty poziom zdobywamy kilka atrybutów do własnoręcznego rozdysponowania, co jest na plus. Do tego otrzymujemy 10 punktów umiejętności do spożytkowania u trenera. Tyle, że tych użytecznych umiejętności mamy tak niewiele, że przez większość czasu biegałem z ponad setką niespożytkowanych punktów. Bo na co właściwie miałem je wydać? Część z tych ważnych, użytecznych zostaje odblokowana wraz z progresem fabuły. Inne sprzeda nam bardziej zaawansowany trener. W Gothicu każdy punkt się liczył, a na awans czekaliśmy z upragnieniem. Różne umiejętności były tak przydatne, że koniecznym było nadawanie im priorytetów. Tutaj błyskawicznie ogarniesz garść podstawowych i najbardziej użytecznych, a później klepiesz je aż do samego epilogu. Wielka szkoda. Jednak by nie wyjść na osobę nadzbyt negatywną, przyznaję 3 łapki w górę za umiejętności nekromancji. Niewiele jest gier, w których sztuka ta rozbudowana jest w podobnym stopniu. No dobra, Arcanum czy Baldur's Gate 3 robią to nawet lepiej, ale Venetica jest bliska szczytu.
Mianowicie, gdy już nabędziemy te umiejętności, możemy rozmawiać, a nawet przyjmować zlecenia od napotkanych zmarłych. Ci będą raczej pozytywnie nastawieni do Scarlet i z chęcią posłużą radą. A nawet, jak w przypadku braci włamywaczy, poinstruują nas, jak otworzyć każdy zamek w grze. Naturalnie, by zobaczyć duchy, musimy wkroczyć w ich świat. Co jednak jest pierwszą nabytą przez nas umiejętnością nekromantki. Każda inna gra wykorzystuje sztukę nekromancji jedynie do tworzenia prywatnych armii, czego akurat brakuje mi w tej grze. Ale już mało jaka stara się ugryźć temat od tej strony. A przecież umarli mają swoje tajemnice, niedokończone sprawy. I to jest bardzo ciekawe, naprawdę lubię takie klimaty. Chcąc pozytywnie zakończyć omawianie tego aspektu Weneryki, wspomnę jeszcze o bossach. Walki z nimi są jedynymi ciekawymi starciami w całej tej grze. Każdy bowiem jest z początku nietykalny i musimy nawet nieźle się nakombinować, by znaleźć sposób na jego pokonanie. Jednak zniszczenie fizycznego ciała będzie jedynie połową sukcesu. Następnie musimy przenieść się do świata niematerialnego, by raz na zawsze rozprawić się z duszą adwersarza. Tutaj nasza magia oraz oręż inny niż księżycowe ostrze stają się bezużyteczne, podczas gdy wróg będzie u szczytu swej potęgi. Wiem, że to kwestia całkowicie subiektywna i wiele osób ekstremalnie krytykuje wizualną stylistykę Wenetyki, ale kurde, mi tam się podoba. Te mocno stylizowane postaci przypominają nieco pierwszą odsłonę Fail, którą pomimo swych licznych wad bardzo sobie cenię. Jak już, to mogę skrytykować raczej niekonsekwencje twórców, bowiem nie każda postać jest równie karykaturalna. Tak jakby koniec końców nie mogli się zdecydować na jeden spójny styl graficzny. I to właśnie to może tak jakby popsuć lekko odbiór całości. Cała reszta bowiem wygląda ładnie. Wszystko jest bardzo kolorowe, wręcz baśniowe. A nawet mroczne centrum Wenecji, czyli katakumby, nie rezygnują z przejaskrawionej kolorystyki. Coś takiego bardzo mi się podoba i zawsze wybiorę mocno stylizowaną, kolorową i unikatową grę zamiast nad wymiar realistycznej, ograniczonej kolorystycznie oraz z identycznymi, przeciętnymi postaciami na każdym rogu. Takie gry bowiem po latach i tak zaczną wyglądać słabo, a i zlewają się z resztą podobnych sobie tytułów, podczas gdy te mocno stylizowane zawsze gdzieś tam w pamięci zostaną. Czego jednak nie pochwalę, to że większość animacji oraz fizyka gry obliczane i wyświetlane są w 30 klatkach na sekundę, niezależnie od ustawień wersji na komputery. Jasne, rozumiem, że gra tworzona była z myślą o konsolach i na nich gra się w nią świetnie. Ale animacje wyświetlane w niskim klatkarzu gryzą się mocno z całą resztą, która odświeżana jest, jak w moim przypadku, w 120 klatkach na sekundę. Zresztą kolejnym i największym problemem kiepskiego portu z konsoli, jaki tutaj mamy, jest brak skalowania elementów interfejsu. Zobaczcie, jak gra wygląda w zaledwie 2K. Drobnych opisów przedmiotów nie przeczytasz, a nawet okno dialogowe pozostaje ledwo czytelne. Szczerze mówiąc, nawet 1080p sprawia, że na blaszaku interfejs jest odrobinę za drobny, ale przynajmniej pozostaje czytelny. Jeśli zamierzasz grać na konsoli, albo też na blaszaku, ale z twarzą niemal przyklejoną do monitora, tak maksymalnie kilkadziesiąt centymetrów od niego, to nie twój problem. Ale ja osobiście uwielbiam wywalić dupę na kanapie i relaksować się przy możliwie każdej grze. Więc serio, idealnie nie było i tutaj wersja konsolowa sprawdza się zdecydowanie lepiej. I have a letter for you. A letter. Let me see. No. Him too. Now they've all been hunted down. Either the person... Gra aktorska jest na dostatecznym poziomie, by nie burzyć specjalnie naszej imersji. I chyba największą krytykę muszę zwrócić w stronę aktorki podkładającej głos naszej heroinie. O ile przez większość czasu odwalała ona naprawdę poprawną robotę, o tyle gdzieniegdzie, zwłaszcza z początku gry, głos potrafił się jej łamać, brzmieć sztucznie, a nawet całe zdania akcentowane były w bardzo dziwny sposób. Benedict is dead, but I still feel his presence as if he was with me. Right here. Many of us have done. Mogła być to prawdopodobnie kwestia budżetu, który uniemożliwił aktorom nagrywanie większej ilości powtórzeń. Zresztą to samo tyczyć się może muzyki. Przez większość czasu jest dostateczna. Jednak ani jedno nagranie nie wybija się ponadto. Po przejściu gry nie pamiętam ani jednego utworu, ani jednego jego elementu.
Zresztą kompozytor lub kompozytorzy dopuścili się czegoś, czego bardzo nie lubię. Zarówno jako twórca mówiący o grach, jak i fan growej muzyki. Mianowicie, żaden utwór poza szantami z karczmy nie ma tutaj swojego tytułu, a nazywane są po prostu soundtrack 1, 2, 3 i tak dalej. Właśnie, bugi i glitche. Jest ich sporo, ale przeważnie są to bardzo drobne rzeczy, jak chociażby postać pojawiająca się znikąd, albo jakieś drobne, dziwne rzeczy z animacjami. Jednak niekiedy będą to prawdziwe gamebreakery i co ciekawe, dotyczą one tylko wersji na pecety. A z tego co czytałem, właściwie tylko wydania cyfrowego w wersji na pecety. Bardzo negatywnie wpływającym na frajdę płynącą z Wenetyki jest crashowanie się gry w chwili, gdy pragniemy zapłacić za zwiększenie naszej reputacji w mieście. Jest to kluczowa mechanika sprawiająca, że NPC będą na nas reagować inaczej w zależności od jej stanu. Problem w tym, że by przejść do końcowego etapu gry, musimy posiadać wysoką reputację. I najlepszym na to sposobem jest sypnięcie złotem. Niemożliwe dla graczy pecetowych, dla których pozostaje żmudne grindowanie paru powtarzalnych zadań od sędziego. To już totalnie sprawiło, że pożałowałem tego, iż ten jedyny raz chciałem mieć materiał wyższej jakości i pobrałem port na komputery PC, zamiast na eleganckości ograć jak zawsze wydanie konsolowe. If we cannot bully console peasants, what the hell are we going to do, my friends? Oh no! Podsumowując, no cóż. Wenetyka jest dobrą grą, dobrym RPG-iem, ale nie jest to nic wybitnego i nie należy się na to napalać jak na jakąś zapomnianą perełkę. Wersja na komputery ma swoje problemy, ale jedynym poważnym jest ten z reputacją, gdyż nadzbyt wydłuża tą przygodę, sprawiając, iż staje się ona bardziej mozolna niż być powinna. Dalej, jako wadę wymienię naprawdę nieangażującą i nudną walkę, która z jednej strony nie jest żadnym wyzwaniem, a z drugiej od pewnego momentu robi się irytująca z powodu zwyczajnie nieuczciwych typów z włóczniami. Szczerze mówiąc, tak jak z jednej strony stanowi to ogromną wadę, bo w końcu walka jest nieodłączną częścią tego typu gier i dlatego powinna ona stanowić wyzwanie, być angażująca, sprawiać przyjemność, to przypominam, iż jedne z najlepszych albo po prostu najcieplej wspominanych gier tego typu, takie jak Gothic czy Fable, również miały nie najlepsze systemy walki. Gothic to przynajmniej stawiał przed nami jakieś wyzwanie, a tu to... szkoda gadać. Zresztą obie te gry oferowały nam bardzo ciekawy system rozwoju postaci, gdzie naprawdę każdy zdobyty punkt umiejętności się liczył. Tutaj, no, mamy kilka podstawowych skillów i na nich można przejść na dobre większość gry. Z drugiej strony, gra ma na siebie pomysł. Zabawa mocami nekromancji jest ciekawa, a sama fabuła wraz z interesującym światem potrafi utrzymać przed ekranami. Pomaga w tym również to, iż Wenetyka to dość krótka przygoda, która będzie za nami w 15 do maksymalnie 20 godzin. Tak więc nie polecam każdemu. Nawet jeśli patrząc tylko po generacji Xboxa 360 oraz PlayStation potrójnego, mieliśmy wówczas dużo lepszych RPGów. Ten jednak jest całkiem ciekawy i jestem przekonany, że jego wady ujdą fanom Gothica oraz wielu innym osobom, które bardziej niż wymagającej walki cenią sobie jakąś ciekawą fabułę, klimat czy to magiczne poczucie przygody. A tyle właśnie oferuje Wenetyka. Świat, fabułę, klimat i całkiem fajną heroinę. Ja bawiłem się dobrze, choć gra nie jest ani wybitna, ani jakimś tam klasykiem, czy też ukrytą perełką. A czasem tyle właśnie wystarczy. Przynajmniej nie jest to 100-tysięczny klon Soulsów, czyli jedyny typ RPGów, jaki potrafią tworzyć dzisiejsi twórcy. A przynajmniej większość z nich.